You bring me to life. Cześć, witajcie. Z tej strony Huśek, witajcie w kolejnym odcinku Watch Dogs. Ruszamy sobie dalej w stronę w zasadzie naszej misji z głównej fabuły. A włączymy, niech sobie jadą. A mu wyjechał normalnie, szalony. Dobra, Allah Akbar. Nie, wyleciał w powietrze, grubasek. O, jego parasol tutaj. Co, leje? Dobra, słuchajcie, pasuje jakieś autko. O, na przykład tutaj mamy bardzo ładne. Jakieś takie obdarte albo obsrane. Dobra, już nie takie ładne. Zaznaczmy sobie na mapie nasz cel. Kampania, dokładnie. Dzięki za podpowiedź. No, dzięki. Dobra, ruszamy. Zobaczymy, co tym razem misja dla nas ciekawego przyniesie. Ej, wiecie, chciałbym pozdrowić tutaj tego wodza z naszego TS-a, wodzu gaming. Stwierdził, że oglądał ostatnie wszystkie odcinki. Także wodzu myryryry, że oglądasz. A właśnie widzę, że ci się paszcza cieszy. Co ten Husiek? Oj, obadę. Patrzcie, jak zaniesione, nie? Chujowa pogoda. Chujowa. Znowu dostanę komentarz. Husiek, ale nie przeklinaj. Kurwa, no. Nie mogę się sobie powstrzymać, no. Żeby sobie nie powiedzieć jakiejś takiej kurwy czy coś. Ty też na pewno. O, jo, Rolls Royce'a rozpieprzyliśmy. Ostatnio sobie idę przez pewne osiedle, nie? I była otwarte. No, było otwarte okno u kogoś tam. No i dzieciak coś tam oglądał, nie? Nie wiem co, to jakiś dzieciak, bo to było słychać po głosie tam z, nie wiem, czy z ojcem, czy z matką oglądał, nie wiem. I... czy z matką, no, czy chyba, czy to było takie, wiecie, zasuszane, nie? I coś tam było nie teges. A! Coś tam było nie teges i za chwilę słychać chyba matkę. Kurwa! Co tam oglądasz? A ja sobie myślę, dobra, fajnie. Jeżeli nie chcę, żeby dziecko przeklinało czy coś, a sama daje czadu. Chcę wjechać? Nie, pokazuję do góry. A co tu jest? A może tędy dam radę wejść? Wysać. Jest, dzięki za podpowiedź. Zauważam, że tutaj nie da się skakać w tej grze. Dziwne. Dzięki za podpowiedź, akt pierwszy. Okej. Chwycimy przynętę. No dobra. Dotrzeć do źródła sygnału tajemniczego rozmówcy. Tak jest. O, teraz się da wspiąć. Okej, CTOS. Teraz?
skrzynki jakieś zasrane, fucking w dupę jeża. Druga pewnie będzie gdzieś tam. To jest kamera kolejna. Tu kolejna. Przełączyłem skrzynki z TOS-u. Jedna z dwóch. Ups. Słona, dobra, tutaj mamy. To sobie włączymy słonkę. No i tam jeszcze biegnie ten kabel jeden. To jakby tu, tu. Jest wysać, wysać, wysać. Kamera jest jedna tutaj. Kolejna osłona, cholera jasna. Czekajcie, trzeba to sprawdzić tam. Tu se biegnie, tu se mija. Jest. Okej, okay, zrobimy to w ten sposób, że tu sobie pojedziemy chyba windą. Chyba. Jest kamera. Odblokuj. Nawet nie musiałem tam wjeżdżać. Ale wjeżdża się zajebiście. Mogę sobie skoczyć? Ups. To dobrze, może tutaj przydać. Już chyba pamiętam, że tą misję. Okej. Pyk na pewno w ten sposób. Okej, dalej. Gdzie mamy to główienko? Dobra, tu odblokowaliśmy. Trzeba pójść teraz tak. Może w ten sposób. Czekaj, czekaj, czekaj. Aha, i z dołu jeszcze. Si. What the hell is this? Bellwether. Szukaj mieszkania. No. Hakuj telefon, okej. Okay. Hello? Find me. You always were one for a mystery. How are you, Aiden? Damien Branks. The hell is he doing? I hope you don't mind the games. Wanted to see if you'd lost your edge. Ciekawe, co to za typ. And you'll want to be quick. Breaking in like you did tripped an alarm. This isn't what I had planned for us. But we're about to be interrupted. Come find me. I'll pick someplace nice. Why would he harass my sister? We haven't spoken since the Merlot. Okay. Looks like there's a new target for all you hitters out there. Drop what you're doing. Shit. And get on it. To stawiam, że trzeba będzie. My god, to nie mają.
schodu. Jobani. Ale napierdalają, równo. Z tego przynajmniej snajpera się tam pozbyliśmy. To jobaku syberyjska. Gdzie jest frajer? Come on, come on, come on, come on! Dobra, tam sobie zamknęliśmy. Teraz, teraz spierdzielamy. Zagrożenie wyeliminowane. Dobra. Okej, okay, mamy namierzone miejsce, gdzie prawdopodobnie ukrywa się Damien. Nazwijmy go Damian. Jesteśmy go nawet koło niego, blisko. Tutaj schowaj tą broń. A my się tutaj na z buta spokojnie dotrzemy. Nie takie rzeczy się robiło. Heheszki. Tylko czy on w ogóle będzie chciał z nami za bardzo rozmawiać? To jest pytanie. Fasolka chicagowska. Co, pewnie go nie będzie. A, jednak ktoś tu jest. Clever boy. Jednak to on. Damien. Tell me you miss me. You had that punk call my sister. Why am I here, Damien? You're always so grim, Abe. My God. Don't you ever loosen up? I want my partner back. Me at the computer, you in the field doing the manly work. Both want the same things. Answers. Who attacked us? And I happen to know that you've hit a wall. Yeah, I figured. So, I come bearing glad tidings. The Merlot. The Merlot? The Merlot was your fuck up. Bullshit. You bailed on a perfectly good scheme. No one would have found out if you had just stood by me. Six-year-old girl. My niece died because you went too far. Oh, you're adorable. Blaming your family problems on me? Damien crossed the line, he made the Batman angry. What about me? What about you? You're not the only one suffering. They made me cripple. They took everything from me. Don't you see? That's what binds us together. You got nothing I need. There was another hacker. There was a second hacker, and I know how to find him. And that may be, Damien. But you can't do it on your own. You need me. Your big problem is, I don't need you. Don't walk away. This is the lead. Thanks for the tip. I used to look up to Damien. Taught me how to ferret out weak code and exploit it. And I taught him how to do the same without a computer. People can be more vulnerable than their systems.
No i co? We were a strong team. After Lena, I was done with him. I didn't waste time thinking about him. Now he's creeping back in. I need to know what he's got on the Merlot. No, może warto by było spróbować znowu. Mamy jakieś punkty doświadczenia? Mamy punkty hakowanie. To mamy coś z bronią, nie? Szybkie palce, dobra, bierzemy. Okej. Kampania. Wspominaj. Czekaj, wykryto przestępstwo. Spróbujemy coś niecoś zdziałać tutaj. Problem, gościu? Ale fajne autko. Takie dosyć, nie? Nice. Tu. O, tu jest jakieś jeszcze... Druga część. Dobra, to udajmy się jeszcze tam, zobaczymy. Zobaczymy, co tam ciekawego będziemy mieć. Ale muzyczka. Taka... chicagowska. A! Ale urwał. Pół zderzaka. Oho, no fuck. Nie ma to jak odbić się od krawężnika. Jedź. Centymetry. A tutaj już nie. Kurde, daleko do tego miejsca. Czy ja zgubiłem lusterko? Chyba tak. To prawe oczywiście, w samochodzie. Wow. Ups. A, bo nastawiają tych ludzi. Sorry. Ślad w bliżu. Wspominaj. Okej, wspominał będę, no dobra. No czekaj, to nie jest cmentarz? No jest. Czyli idziemy pewnie wspominać Lenę. Tja. Lena Pierce. Miał
keeps leaving the flowers. I know. But that girl has a lot of friends. Had. This is about letting go. I know. We've all suffered a horrible nightmare, but you have to stop trying to fix it. I'm not trying to fix anything. Aiden, I know what you're doing. I know you're chasing after the people that did this. And you do that, you put us all in danger again. You are not in danger, because I protect you. Do you hear yourself? Aiden, why can't you stop? Because... I need to know. You are my brother, and I love you. But Jackson is my world, and I will keep you away in a second before I let him get hurt. Promise me you will stop. You can't save Lena. I killed her. No, you didn't. I don't blame you. But promise me you will stop. We need this. As a family. I promise. Lena's dead. I can't change that. How do I just walk away? Hello? You've got a problem. Survivor from the stadium. If that guy talks, he'll ID you. Survivor? How did that happen? I'm guessing he didn't die. Now, relax. I got a plan. Meet me at Gorman Heights on the rooftop. Okej. Nice. W końcu ładna pogoda, jest dzień, można się odprężyć. Ajajajajaj. Czyli co? To by było tu? Okay, miejskie, bla bla bla. Dobra, jedziemy. Znaczy, że zdążę. Wow, wow. Wow, 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 wow. Dobra. Wyszłem z tego jakoś, cało i zdrowo. Ups. Ale wiecie co, zagramy sobie w Mafię 3. Też właśnie takie, żeby było Chicago tym razem. Takie lata 30. To było nice. Dobra, mam się spotkać na dachu i omówić pewne kwestie. Dobra. A, wiedziałem, że w niego przypierdolę. Przecież nie zabiłem jej. A, zraniony cywil. To zraniono to całkiem inna kwestia. To nie gość z pizzą? What?
busy. And Jordy can be a pain to work. No już noc. Things were different. I might be hunting him down, or vice versa. But if he says we got a problem, I need to take it as a massive understatement. Can't let the survivor ID me. Everything's gonna spiral out of control. Dobra, fajnie. Mamy jakieś. O, bankomat. Hehe, blue screen. Dobra, jesteśmy wyżej. I... O, hello. They live here. What happened? Well, security in these buildings is pretty tight. So people like this feel nice and secure living way up here. I mean, these people just had a simple chain lock on their door. I guess they want to have a good look at the pizza guy before they open it all the way. All right, fine, sure. So about this problem. Well, that's why I brought the bolt cutters. He opens the door this much, there's a chain right there. I slip him in and snip, and guess what? It's not the pizza guy. Jordy, the problem. Let's deal with it. We are dealing with it. We're in the midst of solutions here, Pierce. You don't appreciate what I do for you. You don't realize how much I take care of you, do you? Really? Yeah. Well, do me a favor. Let's get on with it. How much time do we have? Not as much as we need. Oh, you remember the stiff from the stadium? He's not so stiff anymore. The cops got him in Chicago lockup, and oh, he's about to walk into an interrogation and point a finger right at you. How did that happen? Kick me when I'm down. Look at the view. See there? Call went out this morning. Somebody is paying buku bucks to grab this clown and make him talk, and one of those guys is running the assignment. Well, it seems like me and him need to have a little chat. Yeah, but this time, don't do that empty gun thing. Poor Maurice pissed himself after your last show. Don't worry about my methods. You know how to use that thing? Just get your ass down there, I got you covered. And don't kill the boss this time. You kinda need him. You think? Oh, kurczę. Let's make this quick, okay? My balcony hosts are moaning, and that stuff gives me migraines. I get a migraine here. Cholera. You think you're the only one who wants this quick? How should I know what you want? Not big on empathy, are you? Not particularly. What's up with this fixer contract? What are they looking for? You? Somebody wants the vigilante big time. They're about to fake a prisoner transfer to bust out the one witness who can ID you. I've never seen them gather up this kind of manpower, though. You know, I'll try and stop them. Listen, the witness knows my face. The fixers reach him. If my name gets out there, jak się mam tam come after my family. The F word. You're too sentimental, Pierce. That's a weakness. Somebody's gonna play that against you someday. I cover you where I can, but I can't see everybody. All right, let's do this. Nie wiem, czy mogę dać się wykryć, czy nie. Holy crap. Nie wiem, czy mogę go zabić, czy go nie mogę zabić, bo jeżeli go mogę zabić, to... Cholera. Thank you.
All right, you piece of junk. Get my eyes on you. Somebody out there? Investigating suspicious activity. W tupę macz, no. Tam idzie jeszcze jeden. Kurwa, masz, nie mogę zostać chyba wykryty. Dużo ich tu. O, niech to szlak wracają. That doesn't sound right. Kurwa. Może. No i co? Dotarłem tu, no i co mi to daje? Skrzynki CTOS-u, kurwa mać. Tu jest skrzynka. Znaczy skrzynka tu gdzieś ma być. To sobie idzie kabelek. Jest skrzynka. Dobra. Dobra, da się wejść już. Jest dobrze. Udało nam się to zrobić, chociaż było dziwne. Stop. Who's assigned the prison job? What? Man, I don't know what you're talking about. Lance Brenner. That's a family. What are you doing? I'm asking how your family is. Looks like you got two lives going at once. Family man.
kids are gonna be in college soon. It's pricey for a union rep. Fuck you. Yeah, and there's also the second life. Ghost accounts with a lot of money in them. Hey. Do you know that your name is tied to a whole bunch of cold cases? I bet the cops would love a chat. Okay, hold on. You want a piece of the cash? I can cut you in. You're wasting my time. All right, all right! Fuck. Prison job. It's Angelo Tucci. He's running a convoy. It's too late. You'll never find him. Who says I want him? Bet he's got a family in town. Why do you want his family? The fuck is wrong with you? I wouldn't know where to begin. Oh-ho, a car. Wake up, there's more fixtures incoming. How bad? Remember Kinderhook? Shit. Kurwa, znowu będą musiał ich zabijać. Holy crap. Chuja z tego. Ale chujowy ten karabin, niech cię w pizdu. Ale jak nim odrzuca? Czy jobał pies? No właśnie. Zostałeś zabity. A nie mogę po prostu spierdzielić? Bo ja najchętniej bym spierdzielił stąd. Kurwa, chujowy ten karabin. Fuck. Napierdolę, to jest duże. Jobane szaki ble. No kurwa. W pizdu. Nie, za bardzo odczuło się ten pistolet. Karabinem, sorry. Wychyl się, wychyl, wychyl, wychyl! Chuj. Za dużo ich tu, kurwa. Disarmed.
szlak trafił. A! O ty kutasie! Pan helikopter chyba. Kurwa. Kurwa. Wow. Wow. Ale farczuch. Hey, you never called me back. Did you find the guy you traced? Fuck. Yeah. Some bad history there. Ale udało się wyeliminować. I find someone else. This time I have a name, Helena Tucci. She's related to a guy I'm after. Does she live in Chicago? Yeah, I need a location right now. Got her. Wow, she's got a serious digital footprint. Okay. This morning she posted about a meeting today outside the Willis Tower. All right. I'll call you when I'm there. May need more help. Jest to jakieś wejście. Schowaj ogólnie broń. Tutaj paniki nie siać. Dobra, jest okej. Okay. Ja pieprzyć to. Dobra, okej, okay, to ludzie. Tutaj sobie zakończymy. Czekaj, sobie auto ogarnę. Tutaj sobie zakończymy, zobaczymy się w kolejnym odcinku. Także cóż, jak wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, to dalej i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, no i pa, pa.